montaż ładowarki szybkiego ładowania 3-amperowej. Wierciłem tutaj zaraz obok stacyjki. Użyłem do tego takiego wiertła wielopoziomowego. Kabel czerwony oczywiście do plusa. Kabel czarny do masy. Celek bezpieczeństwa. Na czerwonym kablu mam tutaj bezpiecznik. Podpięty do gniazda zapalniczki. Oczywiście od spodu. Także szybka, prosta modyfikacja po to, żeby móc mieć dostęp do szybkiego ładowania i dostępu do telefonu właśnie tutaj na panelu centralnym, żeby jakieś kable wokół skrzyni biegów, wokół drążka skrzyni biegów mi się nie plątały. Także zaraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał efekt końcowy.